Elektromobilność wspiera Evston, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Także dzisiejszy koszt ponad 700 km to będzie paręnaście złotych ładowanie u nas w garażu w nocy. A jak zawsze w tym momencie zachęcam do subskrypcji, będzie więcej materiałów, do pozostawienia jakiegoś komentarza, łapki. Będę wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, tak żeby algorytm zauważył, że moje filmy istnieją na YouTubie. No i co my tu mamy? 7:20, dojeżdżamy do A4. Google nam przewidział, że będziemy na 10:54 do przejechania 335 km. Czas jazdy 3 godziny 34 minuty. Tak to się tu prezentuje. Ale my na pewno się gdzieś zatrzymamy po drodze, bo mi się nie chce jechać bez zatrzymania. Uprzedzam komentarze, że przecież można z Krakowa do Warszawy za 2 godziny zajechać i się nie zatrzymywać. No może i można, ale myślę, że nie ma się czym chwalić. I po pierwszych kilometrach 25, 13,5 zużycie. I będziemy niebawem wjeżdżać do Nowej Huty, tutaj na nowej wschodniej obwodnicy Krakowa, czyli S7, taki ładny most. Niestety brak wiatru spowodował, że nad Krakowem jest smog, a raczej nikt w piecach nie pali, po pierwsze, bo jest ciepło, a po drugie, bo w Krakowie nie wolno palić paliwami stałymi. Natomiast jakość powietrza jest dramatyczna, także no niestety będę miał pewnie zaraz chrypkę. Ale że jest zimno na zewnątrz, nie dam obiegu wewnętrznego, bo znowu zacznę parować. Można by było dać klimatyzację, ale to się znowu robi potem sucho i duszno. No generalnie tak to wygląda w Krakowie. Jak nie wieje, to nawet latem jest straszny smog. No ale milion spalinówek robi swoją robotę i myślę, że nie ma co hejtować spalinówek, ale kierunek zmian jest zdecydowanie dobry. Może kiedyś będzie dało się w tym mieście oddychać. Dojeżdżamy właśnie pomału do Słomnik, taki piękny poranek, i też uprzedzę komentarze, czemu ja tak się zatrzymuję. No jak rano wstaję, to zazwyczaj mi się nie chce jeść śniadania, ale jak pojadę z godzinę czy dwie, no to robię się głodny. No i czemuż by się nie zatrzymać? No, można oczywiście jechać bez zatrzymania, ale wiadomo, jak Polak głodny, to Polak zły. No i potem widzimy skutki tego na drogach, jak niektórzy agresywnie jeżdżą. No ale jak się nie da zatrzymać, bo jedzie się na ambicje i na wynik, no to potem jest jak jest. Także każdemu zalecam raz na czas się zatrzymać, przynajmniej spróbować. Oczywiście są pewnie organizmy bardziej wytrzymałe i potrzebują mniej odpoczynku, no ale ja tak lubię i jeżdżę tak jak lubię i pokazuję tak jak lubię jeździć. A jeśli ktoś jakoś ma inaczej, no to oczywiście, no, może napisać. Ja tam wolę jechać non-stop. No i już. A ja wolę tak. No i tyle. A tak to wygląda po 50 prawie kilometrach jazdy. 12,7 zużycie. Będziemy się zbliżać do Miechowa, 61 km w godzinę przejechane, a zużycie to 13,3. I tu jakieś wielkie roboty, ronda. No mam nadzieję, że doczekam S7 tutaj. Będzie dużo szybciej dojechać z Krakowa do Warszawy. No i do tej pory udało się trochę powyprzedzać, bo tym autem się świetnie wyprzedza i stąd skrócić czas dojazdu o 5 minut. Natomiast teraz taki się korek trafił, że już nie ma sensu wyprzedzać, doczekamy do dwupasmówki. Zresztą nie ma gdzie wyprzedzać nawet. No i taki by był piękny widok, ale pogoda taka smogowata i widoczności nie ma. No na szczęście już tu będzie niedługo podwójna droga i nie trzeba będzie się tak ciągnąć w takim korku, sznurku. Powiem szczerze, 8:24 w niedzielę myślałem, że będzie bardziej pusto, ale jedzie się fajnie. Nie ma źle.
nie ma co narzekać. O, tu taka piękna góra, podsypki pod autostradę. Komuś tam już, ktoś tam nie wytrzymał i wyprzedza. No dobrze, że się mu udało, bo ktoś wyjeżdżał z bocznej. Mogło być nieciekawie. No i w końcu jesteśmy na S7-eczce. Zacznie ubywać tych kilometrów. Przejechane mamy 95, godzinę 26, czas jazdy 14,1 z zużyciem. A tak to się prezentuje na zegarach przed nami. I półtorej godziny jazdy, a my tylko 18% z baterii udało się zużyć. A ja szczerze mówiąc, to szukam już miejsca na pierwszy przystanek. 120 km za nami i przed chwilą po raz pierwszy ujawniły się przed nami chęciny. Zużycie to 14,8 i godzinę 38. Znakiem tego zbliżamy się do Kielc. Godzinę 40 nam to zajęło dojechanie tutaj. Zużycie to 15 na ten moment i 126 km za nami. Fajna pogoda, fajnie się jedzie. Na zewnątrz było tam od 13 stopni, teraz mamy stopni 17. Udało utrzymać 10.52 czas dojazdu, pomimo tego, że ruch się powiększa. No natomiast ja potrzebuję się zatrzymać, no i zepsujemy to. I tak wygląda statystyka pierwszego odcinka. No i co, 3,5 godziny za nami, jesteśmy w Warszawie, 313 km i 16,3 zużycie. Czas dojazdu dzięki przystankowi zepsuł się. Ruch zrobił się większy, jeszcze od tego jakiś przystanek 10-minutowy po drodze, więc tutaj mamy 11.01 czas dojazdu. Tak czy siak dzisiaj jedziemy w tempie Google, a nawet ciutkę szybciej. Także stolica wita nas fajną pogodą i uważam, że takie dzisiejsze zużycie 16,2, jedyne to trzeba było zrobić, to na S7 jechać zgodnie z przepisami. Dobry wynik. No i duży ruch, niestety takie mało przewiewne przestrzenie. Musiałem dać obieg wewnętrzny, bo zacząłem już mieć chrypkę, nie dałoby się nagrywać. Ciekawe, czy uda się dożyć czasów, kiedy nie będzie już takich problemów, że oddychamy spalinami, a nie powietrzem. A tak to prezentuje się na zegarach. A tak to wygląda na koniec. 337, 15,8, 3,53. Co my tu mamy? Niecałe 5 godzin i 50 prawie kilowatogodzin naładowane, więc jedziemy dalej. To wygląda tutaj, po niecałych 5 godzinach mamy 88%. Godzinka, gdybyśmy chcieli do stówy. I takim koreczkiem wita nas Warszawa, także musimy się przedostać do Warszawy. A do Krakowa pojedziemy jeszcze przez Częstochowę, żeby sobie urozmaicić tą podróż. I po pierwszych kilometrach zużycie to 11. I jedziemy taką piękną, malowniczą, równiutką drogą 91. Niestety Google nam wymyślił, żeby jechać gierkówką, a tamtędy byłoby dalej, dłużej i w korkach. Więc zalecam zawsze mieć własny rozum. Zaraz jeszcze pokażę, co tu na zegarach. I myślę, że nam zostało tam może z 60-70 km do Katowic, zrobione 182, 15,6 zużycie. 2 godziny 8 minut czas jazdy. No i dosłownie parę minut pogadaliśmy i ze 160 km mam już 200 km zasięgu czystego prądu prosto z fotowoltaiki, a w zasadzie w tym momencie już z akumulatoru. Zegara przed nami, a nas spotkał jakiś tu przejazd kolejowy. I 50 minut, które byliśmy u Piotra, doładowaliśmy się z jego magazynu energii. Piotr, przypominam, jest off-grid, czyli całkowicie ekologiczną energią. Doładowaliśmy sobie tam około 9 kWh i tym sposobem mamy zamiast 160 km zasięgu 202 km, 222, a do domu jakieś 150. Także lecimy na Kraków. Podróż powrotna z Warszawy przez Częstochowę zajęła nam 5 godzin, duże korki, wielki ruch, 385 km i 15 zużycie, a na całą trasę, czyli ponad 700 km, doładowaliśmy ze zwykłych gniazdek siłowych z fotowoltaiki za Warszawą około 50 kWh oraz coś koło 9 kWh z instalacji off-grid koło Częstochowy.
Także dzisiejszy koszt ponad 700 km to będzie paręnaście złotych ładowanie u nas w garażu w nocy na nocnej taryfie. No tak to wygląda. A jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia. Cześć. No i tutaj ładowanie on grid. To jest tylko 10 kW, bo u mnie jest niskie napięcie, no ale dzięki temu fotowoltaika pracuje. Tak czy siak, auto bardzo rozładowane, 12%, rzadko się zdarza, że tak nisko go rozładuję. Robiłem co mogłem, więc się udało. I jak to wygląda w realu? Zwykłe gniazdko siłowe. Za 7 godzin będziemy mieli pełny samochód i możliwość zrobienia 400 km autostradami i drogami szybkiego ruchu lub 500 km zwykłymi drogami za 7 godzin.